XXI wiek to prawdziwy raj dla fanów filmów i seriali. Mamy na chwilę obecną wybór, którego zazdrościć mogliby nam kinomani, którzy urodzili się kilkadziesiąt lat za wcześnie. Jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć nieskomplikowany, hollywoodzki blockbuster, nie ma problemu, może to zrobić. A jeżeli ma akurat nastrój na coś innego, na przykład jeden z filmów rumuńskiej nowej fali, to również nie powinien mieć kłopotów ze znalezieniem czegoś, co by mu odpowiadało. W zasadzie można by powiedzieć, że filmów i seriali jest nawet zbyt dużo. Widzowie nie zawsze mają czas obejrzeć rzeczy, które ich interesują. Ja sam wciąż nie obejrzałem jeszcze Squid Game i dopiero niedawno nadrobiłem Arcane, nie wspominając o produkcjach, które odkładam od lat. W związku z tym, że konkurencja jest tak ogromna, seriale, które nie cieszą się aż takim powodzeniem, bywają anulowane. Choć co oczywiste, zazwyczaj chodzi o pieniądze. I właśnie tego typu przypadkom chciałbym przyjrzeć się w dzisiejszym materiale. Zanim przejdziemy do przykładów, które przygotowałem do tego materiału, warto wspomnieć, jakimi kryteriami posługiwałem się przy ich doborze. Przede wszystkim nie będzie tu seriali, które zostały anulowane po pierwszym sezonie. Wiem, że dla części z nich to trochę krzywdzące, ale na potrzeby tego materiału wychodzę z założenia, że jeśli nie miały nawet drugiego sezonu, to znaczy, że po prostu nie były tego warte. Skupię się też na produkcjach, których anulowanie było przykrą niespodzianką również dla twórców. Wszystkie seriale, które wymienię, poza jednym wyjątkiem, zakończyły się na jakimś cliffhangerze, albo ich historia nie została opowiedziana do końca, przez co już nigdy nie poznamy dalszych losów przedstawionych w nich bohaterów. Aha, no i oczywiście możecie spodziewać się w tym materiale kilku spoilerów, no ale chyba nie powinno zrobić wam to jakiejś szczególnej różnicy, bo i tak nie doczekamy się raczej kontynuacji tych historii. Jednym z najświeższych i najbardziej bolesnych dla mnie przykładów jest Glow. Serial ten opowiada historię grupy kobiet, które postanowiły wziąć udział w programie telewizyjnym o wrestlingu. Jego główną bohaterką jest początkująca aktorka, Ruth Wilder, w którą wciela się Alison Brie, a miejscem akcji jest Kalifornia lat 80. Inspiracją do powstania tego serialu był film dokumentalny z 2012 roku, który opowiadał o rzeczywistym telewizyjnym show poświęconym kobiecym zapasom. Podobnie jak w serialu Netflixa, uczestniczki programu były głównie aktorkami, kaskaderkami i modelkami, które pragnęły w ten sposób rozkręcić swoją karierę w showbiznesie. I chyba nikt nie spodziewał się, że ten serial okaże się aż tak dobry. Na sukces Glow złożyło się wiele różnych czynników. Ten serial jest naprawdę znakomicie napisany. Mamy w nim kilkanaście postaci, ale każda z nich czymś się wyróżnia. Jest początkująca aktorka, Ruth, która na ringu wciela się w radziecką wojowniczkę, Zoję. Jest jej Nemesis, czyli młoda amerykańska matka, Liberty Bell. Poza nimi w serialu występuje cała plejada postaci drugoplanowych i tak naprawdę każda z nich na przestrzeni tych trzech sezonów, które powstały, ma swoje 5 minut. Za każdą z tych bohaterek stoi osoba, która ma swoje unikalne doświadczenia, a występy na ringu przeplatają się z ich życiowymi dramatami. Obsada tego serialu dosłownie błyszczy. Trudno przyczepić się do jakiejkolwiek decyzji castingowej, bo wszystkie bohaterki i bohaterowie wydają się być stworzeni do tych ról. Drugi sezon okazał się według krytyków nawet lepszy od pierwszego, trzeci natomiast trochę obniżył loty, ale nie na tyle, żeby Netflix postanowił zrezygnować z kontynuowania tego projektu. Niestety Glow okazało się być jedną z ofiar pandemii. Mimo rozpoczęcia zdjęć i nagrania pierwszego odcinka ostatniego sezonu, po trzech tygodniach pracy plan został zamknięty w obawie przed rosnącą liczbą zakażeń. Aktorom i ekipie jednak nie było dane wrócić na plan, bo serial został anulowany. Dlaczego? Netflix w zasadzie dość słusznie stwierdził, że zachowanie dystansu społecznego będzie raczej niemożliwe w trakcie realizacji serialu, którego kluczowym elementem są zapasy. Włodarze serwisu stwierdzili, że ewentualne opóźnienia w produkcji i przełożenie premiery serialu będzie zbyt kosztowne, dlatego postanowili porzucić ten projekt ku rozpaczy odpowiedzialnej za niego ekipy i fanów. Kolejna produkcja, o której chciałbym wspomnieć, również należy do Netflixa, a jest nią bardzo ciekawy serial dokumentalny, czyli American Vandal. To jeden z tych seriali, który początkowo może odepchnąć wiele osób swoim specyficznym poczuciem humoru. Jeśli kogoś odrzuca malowanie przyrodzeń na samochodach, fekalna pandemia czy pierdzenie na dzieci, może przedwcześnie odpuścić sobie ten seans, ale wierzcie lub nie, mimo wszystko warto dać mu szansę. Wspomniane przeze mnie rzeczy oczywiście są w nim obecne, ale stanowią one jedynie element nakręcający wszechobecny absurd, z którego wynika komizm tej produkcji. A wszystko dlatego, że ten prosty, czy dla niektórych pewnie wręcz prostacki humor, zostaje zestawiony z poważną formułą filmu dokumentalnego,
stworzonego w ramach reportażu detektywistycznego. To znakomita parodia produkcji nurtu True Crime, do których American Vandal nawiązuje stylistycznie przede wszystkim montażem, ale też zdjęciami, efektami dźwiękowymi oraz muzyką. W pierwszym sezonie mamy do czynienia z historią kryminalną, która obraca się wokół aktu wandalizmu, o który oskarżony jest Dylan, szkolny przygłup. Z jednej strony sprawa jest poważna, szkody wyceniono na $100,000, a pochopnie oskarżonego ucznia wydalono ze szkoły. Z drugiej strony ta wielka zbrodnia, o której mowa, to namalowanie przyrodzeń na około 20 samochodach należących do nauczycieli lokalnego liceum. Jeśli natomiast chodzi o drugi sezon, to dochodzi do prawdziwej gównoburzy. Dosłownie, bo celem ataku jest katolicka szkoła, w której dochodzi do masowego zatrucia pokarmowego. Jego ofiarą padają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a skala ataku jest na tyle duża, że szkolnych toalet jest po prostu zbyt mało, żeby sobie z nim poradzić. A to dopiero pierwszy z serii ataków terroryzującego szkołę osobnika, który na Instagramie przedstawia się jako gówniany rabuś. Każdy sezon to osobna historia, ale łączą je postacie Petera i Sama, filmowców amatorów, którzy stoją za tymi dokumentami. Samozwańczy detektywi filmowcy biorą w obronę głównych bohaterów swoich filmów i próbują udowodnić, że zostali oni oskarżeni zbyt pochopnie. American Vandal, mimo wszechobecnego absurdu, przedstawia swoich bohaterów bardzo wiarygodnie, ale kiedy trzeba, znakomicie żongluje też stereotypami, które znamy wszyscy z amerykańskich teen dram. Mamy do czynienia z kujonami, bogatymi dzieciakami, sportowcami, szkolnymi błaznami i nauczycielami, którzy próbują być cool. Jednak dzięki temu, że patrzymy na nich z perspektywy ich rówieśników, a nie będących ponad tym wszystkim dokumentalistów, czuje się w tym serialu empatię wobec przedstawionych bohaterów. Dlaczego serial został anulowany już po dwóch sezonach? Tego niestety nie wie nikt, poza osobami decyzyjnymi w Netflixie. Szukając powodów anulowania serialu, spotkałem się tylko z teoriami, że Netflix podjął taką decyzję, bo zajmował się jedynie jego dystrybucją. American Vandal był produkowany m.in. przez CBS, który prawdopodobnie nie chciał sprzedać praw do produkcji, dlatego może kiedyś jeszcze fani serialu doczekają się kontynuacji, którą będzie można obejrzeć na innej platformie. Louis był najdłużej nadawanym serialem ze wszystkich wymienionych na tej liście, bo jego emisja rozciąga się na aż 5 sezonów. Jego głównym bohaterem, reżyserem i scenarzystą jest Louis C.K., a serial ten miesza ze sobą fikcję i wątki autobiograficzne. Tytułowy Louis jest rozwodnikiem, ma dwie córki, a na życie zarabia wykonując zawód komika. Brzmi niepozornie, ale Louis okazało się wielkim hitem, który zyskał uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. Doceniono to, w jak empatyczny sposób serial ten podchodzi do tematu ludzkich niedoskonałości, z jednej strony je krytykując, a z drugiej wykazując wobec nich pewną wyrozumiałość. Louis nie bawiło się w wyszukane metafory na temat kondycji ludzkiej moralności, było po prostu szczere i pewnie dlatego aż tyle ludzi pokochało tę produkcję. Serial ten jest przypadkiem o tyle wyjątkowym, że powodem jego anulowania był sam twórca, Louis C.K. Po tym jak w 2017 roku oskarżono go o molestowanie seksualne, przyznał się do winy i postanowił na jakiś czas usunąć z życia publicznego. Wszystkie projekty z jego udziałem zostały albo anulowane, albo zawieszone na czas nieokreślony, a najbardziej w tym wszystkim ucierpiał chyba właśnie serial Louis, który bez swojego głównego bohatera po prostu nie istniał. I ta empatia, którą Louis C.K. wzbudzał w widzach wobec swojej postaci, z mocnej strony tego serialu stała się jedną z jego największych słabości. Główny bohater i jego przeżycia zbyt mocno pokrywały się z postacią od twórcy głównej roli, a większość widzów nie była w stanie patrzeć na niego w oderwaniu od tego, co zrobił. Dlatego też raczej niezbyt prawdopodobne jest to, że Louis jeszcze kiedykolwiek wróci. Kidding to ciekawy przypadek, bo myślę, że stosunkowo niewiele osób słyszało o tej produkcji, mimo że w jej głównego bohatera wciela się ktoś tak znany jak Jim Carrey. Serial ten opowiada o Jeffie, który jest prowadzącym programu telewizyjnego dla najmłodszych. Postać, w którą się wciela, Mr. Pickles, jest uwielbiana przez dzieci na całym świecie, a tworzone przez jego siostrę kukiełki towarzyszą mu w każdym programie. Niestety za postacią pozytywnego i beztroskiego prowadzącego kryje się samotny człowiek, który nie radzi sobie z otaczającymi go problemami. Mr. Pickles jest po rozwodzie, którego nadal nie przepracował. Jeden z jego synów zmarł niedawno w wypadku samochodowym, a Jeff czuje, że traci więź z tym drugim. Marka, którą stworzył, go przerasta i nie jest w stanie sprostać wymaganiom swojego ojca, który jest też producentem tworzonego przez niego programu. Efektem zszarganej psychiki są przydarzające mu się coraz częściej napady gniewu, które raczej nie przystoją komuś, kto jest idolem dzieci na całym świecie. Casting do głównej roli jest z pewnością nieprzypadkowy, bo sytuację, w której jest główny bohater Kidding, w wielu aspektach można porównać do rzeczy, przez które przechodził Jim Carrey. Dlatego też pewnie nikogo nie zdziwi to, że jest on naprawdę fenomenalny w tej roli. Dlaczego Kidding zostało anulowane? Powód jest boleśnie oczywisty. Showtime, stacja odpowiedzialna za produkcję serialu, była niezadowolona z jego wyników oglądalności. Ze sukcesem krytycznym i nominacją do Złotego Globu nie szło niestety zainteresowanie widowni. Koszty produkcji były po prostu zbyt wysokie w stosunku do oglądalności. Kidding to jeden z tych przypadków, kiedy przemysł filmowy boleśnie przypomina, że jest właśnie tym, czym jest, czyli przemysłem, który nastawiony jest przede wszystkim na zysk. Widownia może kręcić na to nosem, ale niestety taki jest show biznes.
Final Space to najświeższy, najbardziej aktualny przykład na tej liście i jedyny serial animowany, o którym dzisiaj wspomnę. Opowiada on historię Gary'ego Goodspeeda i Ciastusia, małego, uroczego, kosmicznego stworzonka zdolnego do niszczenia całych planet. Ich znajomość sprawia, że Gary, który do niedawna jeszcze był nikim, staje się jedyną osobą, która może ocalić wszechświat przed niecnym lordem dowódcą. Jestem świadomy, że opis fabuły zapewne brzmi dla części z was dość banalnie, ale nie dajcie się zwieść pozorom, bo Final Space, mimo że niepozorny, jest naprawdę znakomicie opowiedzianą historią. Trochę o samotności, trochę o radzeniu sobie ze stratą. I dzięki wiarygodnie napisanym bohaterom i świetnie zarysowanym relacjom między nimi, każdy kolejny odcinek wciąga coraz bardziej, niczym czarna dziura. Zresztą serial ten nie bez powodu doczekał się aż 3 sezonów. Znakomita kreska, absurdalne poczucie humoru i wspomniane wcześniej relacje między bohaterami to zdecydowanie jedne z jego najmocniejszych stron. Ktoś może zapytać, skoro ten serial to taki sukces, to dlaczego został anulowany? Mieliśmy już na liście ofiary pandemii, niskiej oglądalności, sabotażu twórcy i niejasnych decyzji biznesowych. I właśnie ten ostatni czynnik jest powodem przedwczesnego zakończenia Final Space. Twórca serialu, Olan Rogers, który wcielał się w postać Gary'ego i Ciastusia, w krótkim, ale poruszającym materiale, który opublikował na YouTube, tłumaczy, że wszystkiemu winna jest fuzja między Warner Media a TBS, na którym pierwotnie nadawane było Final Space. Serial tego po prostu nie przetrwał. Wedle tego, co mówił Rogers, historia była zaledwie na pół metku, a on sam deklaruje, że jeśli nawet za kilka lat ktoś przyjdzie do niego z propozycją dokończenia tego serialu, to zgodzi się bez wahania. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Final Space skończyło się strasznie, naprawdę strasznie depresyjnym cliffhangerem, który w zasadzie stanowi dość dobre podsumowanie tego, w jakiej atmosferze widzowie żegnają się z tą produkcją. To by było na razie na tyle. Mimo że przedstawione przeze mnie produkcje raczej nie będą już kontynuowane, to warto dać im szansę. A jeśli jesteście w trakcie oglądania jednej z wymienionych przeze mnie produkcji i właśnie dowiedzieliście się o tym, że nie będzie ona kontynuowana, to bardzo wam współczuję. Wiem, co czujecie, sam przez to przechodziłem. Wymienione przeze mnie seriale to jedynie kropla w morzu anulowanych produkcji. Jest ich tak dużo, że pewnie mógłbym zrobić jeszcze kilkanaście materiałów takich jak ten. Jeśli przychodzą wam do głowy inne przykłady, to chętnie poczytam o nich w komentarzach. Odmykam dyskusję i do usłyszenia.